Nie no kurczę, gdzie ja jestem? A tam na górze też coś było. Wow. Wiem gdzie jestem, jestem zgubiony. Nie, moment, to jest chyba drabina, co nie? Ło, to faktycznie jest drabina. Ja cię kręcę, no to teraz to już w ogóle mam milion przejść. I tutaj, i tam, i tutaj, i tam, i znowu tam? Ale dobra, bądźmy spokojnej myśli. Że tak powiem, Tomb Raider jest taką specyficzną grą, że tutaj właśnie jest dużo przejść, ale przeważnie jest tak robiony, żeby wszystkie przejścia zostały spenetrowane. No jest skrzynka. Przesuńmy ją, bo być może coś za nią jest ukryte. Na przykład tajne przejście, które zaprowadzi mnie do skarbu. Ewentualnie amunicja do granatnika. Przydatne na tą chwilę lub... O, dziwne, tego nie widziałem. Ślepy chyba jestem. Nie, to jest to samo. Przydatne lub nie, w tej chwili na pewno nie, to kiedyś z całą pewnością się to przyda, jak już znajdę granatnik, o ile mi się uda go znaleźć, bo... Ach, może to nie będzie takie proste. Swoją drogą tak, teraz się zapiszmy tutaj. Ale jeszcze na chwilę się wczytajmy na poprzedni save, tak? Tutaj. Chcę na chwilę tylko zobaczyć, czy tutaj na dole było coś godnego uwagi. Czy wiecie, zmarnowałem życie, czy może nie zmarnowałem? Liczę, że niczego tu ciekawego nie było, bo prawda? Nie wiem, nie wiem. Na razie i tak nic ciekawego tu nie widzę. Zapalę jeszcze flarę, żeby się upewnić, że na pewno niczego godnego uwagi tutaj faktycznie nie było. No wiecie, taka... tu jest widzę jakieś przejście, ale chyba tam nawet doskoczyć nie mogę. Chyba nie. Chyba dobrze zrobiłem, że jednak skoczyłem do tej wody, co nie? O, widzicie, tu nawet za wysoko. Dobra, czyli dobra nasza, dobra. Czyli mamy, jesteśmy tutaj, skoczmy sobie do wody znowu. No i teraz tak, sprawa wygląda tak, że tutaj właśnie odblokowaliśmy sobie wiatraczek. Ile ja mam flar, tak właściwie, bo cały czas zastanawiam się, czy mogę je tak... A, dużo mam, bo się zastanawiałem, czy mogę je tak regularnie używać, bo... Nie chcę, żeby za szybko się mi też wyczerpały, bo potem będę miał problem. Moment, ja tu chyba byłem. Nie byłem tu. A teren wydaje się znajomy, jakby to był jeden z tych takich, wiecie, pierwszych korytarzy. Pierwszych, na samym początku był taki korytarz właśnie. I wydawało mi się może, że to ten sam, ale jednak mi się chyba myliłem. O, patrzcie, ktoś porzucał, żeby ten zrobić drogę dla Rary, bo ona tak zbiera wszystko. W sumie tak można zaprowadzić Larę do pułapki, porzucać takie, wiesz, takie wrzątku, na przykład jakieś amunicje albo apteczkę. Lara będzie wszystko zbierać, aż w końcu wpadnie w pułapkę. O, tam jest, dobra. A, taka śmieszna zmyłka, co nie? Że po drugiej stronie. Okej, dobra, super. A, super, zajebiście. Dobra, idziemy dalej. Szczur! Słyszę szczur! A, potwór! O, nie był taki silny jak ten jeden szczur. Tamten jeden szczur, jak mnie zaatakował, to po prostu na śmierć chciał mnie zabić. O nie. No, jeden szczur tak się na mnie rzucił, to na śmierć. Moment, no nie gadaj, że znowu pułapka. W sensie ślepy zaułek. Wow. Kurczę, no. Czyli co, pomyliłem się? A nie, patrzcie, otworzyło się! Magia! Jestem uratowany! Ja, ale super! Ciekawe, gdzie wyjdę. O, fajnie. Ło, patrzcie, gdzie wyszedłem, czyli tam, gdzie początkowo myślałem sobie, a na pewno ten nie będę iść. Dobra, super. Ekstra, ja cię kręcę, ale super, dobra. No to zajebiście. O, i wróciliśmy do punktu wyjścia. Tu pewnie będzie czekał na mnie pan bardzo zły, który będzie chciał mnie rozszarpać. Nie, nie czeka na mnie. A, bo on do mnie poszedł, to on przyszedł do mnie osobiście. O co? No dobra, bardzo się cieszę z tego powodu, że tak ładnie wszystko się ułożyło. Tak? Cieszę się z tego, że się wszystko ułożyło? No dobra, wiecie co? Włóżmy może tą karteczkę do gniazdka. Nie, mam na myśli kartę do czytnika kart.
I lećmy dalej. Tak? Ten teren został, czyżby kolejny teren został spenetrowany? O nie. Czyli widzę, że nie do końca. Wracaj tu, no jak mi uciekniesz, to cię zabiję po prostu. Ucieknie. Ale wróci, jak myślicie? Muszę wejść na lepszy punkt widokowy. Tego trochę chyba sprowokuje, bo on ma jakąś taką szósty zmysł. Nie no, chyba sobie jaja robi, że myśli sobie, że będę go gonić. Kato skurczybyk, no ma rację, będę go gonić. Ale nie po to, żeby się zdać zabić. Ej no, gdzie on kurczę uciekł? Chyba na sam początek mapy. Albo czai się tu za rogiem. O fuck. On to specjalnie zrobił, co za cham. Co za cham. Dobra. Dobra, sam tego chciałeś? A, już przyjechał. O cholera, nie, nie chciałem tego! Wow, nie wyszło. Oni, ci kierowcy są tacy wredni po prostu. Oni naprawdę nic... Nie no, co za cham? Nie no, co za cham po prostu? No i uciekł. Nie no, kurde, wracaj tu, tchórzu. Nie no, po prostu nie wierzę własnym oczom. Nie wierzę, powinienem sobie pójść w tym momencie. Powinienem sobie po prostu go olać i sobie pójść. No nie no, i wracaj tu! Jeździ sobie po całej mapie, zadowolony z życia, Lara musi się męczyć, kurczę. Na jakimś kamieniu, czy coś. Nie no, to jest po prostu nieludzkie zachowanie w tym momencie. Ja tutaj z miłości staram się dobrą... Ojej, no wracaj, tu błagam. No nie no, jeździ sobie w kółko, no nie wierzę, po prostu jak ja takich gości nie lubię. No nie wiem, co im odbija, cholera, oni jakieś takie... Ha! Nie no, nie wróci to. Nie no, po prostu jakiś powinien facepalm. W tym momencie... O, wrócił tu! Ja! Szybko strzelaj! Zabij go, zabij go, zabij, 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 zabij go, zabij, zabij. Fuck! A, unik! O, on tu szybko wróci, tu szybko wchodź na to. Ło, ale mi się udało, ale farcik. Teraz zabij go, szybko, zanim ucieknie, ucieknie! Dawaj, dawaj, strzelaj, Laro! Ło, udało się! Co to była za walka? Ja cię kręcę, ci przeciwnicy mnie wykończą kiedyś. Przecież to, no przepraszam was bardzo, ten przeciwnik był tak... Ci na skuterkach przeciwnicy to są tak wredni. No oni to cały czas tylko by ten... Tylko by się wygłupiali, gdzieś jechali po jakichś kątach. Nie wiem, mi się wydaje, że to w ogóle tereny te nie są przystosowane do takiej górskiej wyczyny. Oni tu... W ogóle widzę, że w ten dodatek to w każdej rundzie tutaj skuterkiem się jeździ. No dobra, okej, okay, no takie niby urozmaicenie czy coś. No. Hello, nareszcie. Ale super. Dobra, no i teraz sobie idźmy troszeczkę dalej. O! I teraz mamy takie coś, że pokazuje nam się, że sekret się otworzył, co nie? No i teraz musimy sobie łaskawie wrócić. Dlatego też, z tego też powodu specjalnie... No z tego też z powodu specjalnie zabiłem tego skuterkowego, bo jeśli bym go nie zabił, to on niestety by mnie wykończył. Tak? Znowu nic nie widzę. No. No i teraz tak, przełączamy sobie tu to właśnie, bo to jest właśnie droga do sekretu, tak jakby. Zostało właśnie w ramach tego, że otworzyłem, że... O cholera, drugi piesek. O, trzeci! No to niespodziankę mi zrobili. No dobra. To jest w ramach właśnie, to wszystko jest w ramach sekretu, tak naprawdę. Weźmy sobie flarę, którą gdzieś tutaj upuściliśmy, no i idziemy dalej. No i proszę, jest zakrycik, widzicie? Czyli sztabki złota. Pozostawione na śniegu, żeby się zmarnowały. Ale, że tak powiem, z Larą się nie zmarnują. Czy ja tam na dole byłem? Byłem, kojarzę, okej. Okay, myślę, zastanawiałem się przez chwilę, okej, okay, ale byłem faktycznie. Faktycznie na dole byłem, na samym początku. Dobra, wróćmy tą samą drogą, którą tu przybyliśmy. Wrócimy tą samą drogą i tym razem udamy się już dalej w końcu, bo
bardzo dużo czasu zmarnowaliśmy, albo może wręcz nie zmarnowaliśmy, tylko wykorzystaliśmy na takie zabawy w tutejszych rejonach. W ogóle ten poziom taki mam, nie, w sumie taki spokojny, ten poziom taki spokojny, co nie, tak sobie idziemy, przychodzimy, tacy przeciwnicy co jakiś czas nas atakują, taki spokojny ten poziom. O! Kolejna karta, czyżby do innych drzwi? Zaraz po wyjściu już następna karta? Trochę dziwne to jest, szczerze mówiąc. A może to ta karta do tego samego pasuje, a na przykład otwiera jeszcze inne drzwi? Aha! Shotgun, shotgun, shotgun. Nie mam czasu już chyba, żeby zmieniać broni, ale okej. Au! Uderzył mnie. I to bardzo mocno mnie uderzył, bo Larry to zabolało. I nawet nie zabolało jako gracza. Tak mocno uderzył. Słyszycie? Tu, panie. O, jest i czytnik kart numer 2. Czyli jednak jest numer 2, co nie tak sprytnie to jest zrobione. Co nie, jestem ciekaw, jak ci wszyscy goście się poruszają pomiędzy drzwiami, pomiędzy sektorami, bo zauważcie, że przeważnie Lara ma tylko dostęp do tych wszystkich kart, a inni goście w sumie się przesuwają bez żadnych problemów. O, nie, no nie wiem, czy to był dobry pomysł otwierać to najpierw, nieważne. No. Nie, nie, nie ta karta! Naprawdę? No nie, no Laro, chyba słyszę... O, to i tak jest taka czasóweczka troszeczkę. Nie, nie ta karta? Ło! A, ta karta. Ło, to dużo tych kart jest w takim razie, no, sporo. Sporo, trzeba przyznać, że sporo tych kart tutaj porozrzucali. A, tak, taki trolling troszeczkę, wiecie, że niby ma na Lara kartę i to jednak nie, zobaczcie. A, 2-1. To co, dwa razy miałem jedynkę w takim razie? No nie wiem, taki troszkę żarcik ze strony... No. Nie, no nie, nie Tom, Tom chyba. A, zadziałało w końcu. To taki trochę żarcik ze strony twórców, że jak śmiesznie sobie tutaj tak zrobimy, takie żarciki. Teraz właśnie drzwi numer, znaczy przełącznik numer 2, który otwiera się tylko na chwilę. To jest, powiedzmy, że musimy tu szybciutko wbiec. Coś mnie tam zabije za ścianą, ale musimy szybciutko działać. Gdzie my jesteśmy? Ja cię kręcę. W ogóle to można przesunąć. A można na dach wejść? Zaraz zobaczymy. W sensie tutaj na górę. No, myślałem, że za wysoko. Znaczy, spodziewałem się, że za wysoko. O, cholercia. Ale dobrze mi poszło. Ładnie. Ła, drugi! Au, au. No dobra. Mogło pójść lepiej, ale... z grubsza cel został osiągnięty. Dobra, i co my teraz tu mamy? Rozejrzyjmy się, Larom. Rozglądanie się jest bardzo ważną sprawą jest, żeby się rozglądać regularnie. Dzięki temu właśnie można odnaleźć bardzo wiele ukrytych rzeczy. Mamy tutaj zamknięte Nie, nie, nie. Zaraz zginę. Nie, nie zginąłem jeszcze. Ale mało brakowało i bym zginął. Jesteśmy teraz... Coś mnie strzela, no nie, no ktoś mnie chce zabić znowu. Czy Lara nie może mieć chwili spokoju? Co tym razem chce mnie zabić? No litości, ja wiem, że mały zasięg czy coś, nie wiem. Co mnie chce zabić? Błagam, ja nic nie widzę. Jakiś snajper chce mnie zabić. No snajper, zostaw mnie w spokoju, no. Widzisz, że jestem bezbronny, zabije mnie jakiś snajper, którego nie widzę dodatkowo. Już jedna apteczka poszła. Druga. Ej, snajper! No nie strzelaj we mnie, no! Co ja ci zrobiłam? A, potwór! Prawdziwy potwór, szczur. O, kolejny taki majster. Tu jest ogniowy. No, gdzie uciekasz, kurczę? Ej, ona rzadko przez takie coś może strzelać, nie? Ja cię kręcę, Laro, kurczę, no. Dobra, trochę wcześniej się wczytaliśmy. Ale może to i lepiej, bo tutaj taki trochę, wiecie, w sensie taki nieongar był, bo nie wiedziałem, co się dzieje. Czyli tak, weź w ogóle, omiń to na razie. Weź, o właśnie, tu od razu wskocz. Ło! Dobra, no, jeju, Laro, ty po prostu, ale ty jesteś zdolna dziewczyna. Ze wszystkim sobie Lara poradzi.
Aha, to ich oszukałem teraz. Nie, no tym Laura to nie trafisz. Wiesz, zmień sobie na coś lepszego. Nie, będę i tak odblokowywać, wiecie. A, wszystko odblokowałem. I nic mnie nie zabiło. O, ten to jest wredny taki, niby tutaj się czai, ale nie wiem, dziwne, przeważnie przez takie rzeczy. Już było kilka razy, były na przykład, a, potwór! Było już kilka razy coś takiego, że były na przykład kraty i zauważcie, że często przez różnego rodzaju kraty Lara nie mogła strzelać. Było na przykład w Tomb Raider 2, The Dutcher of Xian, był moment, kiedy były kraty i za tymi kratami były różnego rodzaju yeti. I zauważcie, że wtedy, jakkolwiek bym się starał, przez kraty nie można było strzelać. To coś, to też mi wygląda coś na rodzaj krat, a jednak przez to można strzelać. No po prostu taki krok technologiczny do przodu. Dobra, to tak, teren ten spenetrowany. A, potwór! Dobra, widzę, że dużo tu tych szczurków jest troszeczkę. Zapiszmy się na kolejny save i teraz zastanówmy się, co dalej. Gdzieś tu był snajper. Trochę mnie to niepokoi, szczerze mówiąc, ponieważ nie mam mojej... Nie mam amunicji do M16. M16 jako jedyna z broni ma lepszy zasięg. Źle się wybiłem. M16 jako jedyna z tych broni ma ten... Kurczę, no... No, większy zasięg, o to mi chodzi, co nie? Jako jedyna z tych broni praktycznie. A, mam cię, snajperze. Snajper ucieka. A? Czy on strzelał do mnie z shotguna? To taki z niego snajper. To... Nie, no błagam. No właśnie, nie rób sobie jaj. No kurczę, no nie po to cię szukam przez całą drogę, żebyś teraz spierniczał mi tak nagle, hamuwa. Nie, no to snajper tchórz, a nie snajper. Dobra, wejdźmy na to jeszcze. O, super, poczekaj, bo może będę... O, jak super. W ogóle czemu ja nie mam uziku? Podobno uziki, właśnie też wam nie wspominałem. Zwrócono mi uwagę, że w poprzednim poziomie, jak wtedy był ten taki moment, wiecie, to był moment, kiedy myślałem, że na dole coś jest, tam była taka przepaść, ja próbowałem się opuścić i wtedy ginąłem. I okazało się, że faktycznie dało się tam opuścić, tylko trzeba było mieć full życia, a ja... źle popatrzyłem i mimo, że wziąłem apteczki, tego fulla życia nie miałem i dlatego właśnie nie zdobyłem uzików i to był mój błąd. Znaczy niby znalazłem, ale nie zabrałem ze sobą. Popełniłem błąd i dlatego ich teraz nie mam. I to jest trochę irytujące faktycznie. Mam nadzieję, że w grze jeszcze będzie okazja, żeby je zdobyć, bo w przeciwnym razie to będzie trochę głupie, że przez błąd, taki wiecie, taki zwyczajny błąd praktycznie, że nie będę mógł mieć uzików, że w pierwszym poziomie przypadkiem nie zdobyłem. No takie wiecie, takie trochę... No takie, no nie powiem, żeby to było... O kurczę... Znowu ptaszki, a nie tylko widzę. O, patrz, spryciarz. Dobra. No, że taki, wiecie, to taki to sobie głupi błąd, że nie zdobyłem... O cholera, no nie gadaj. Dobra, jeszcze raz wejdziemy na górę. Że przez to, że ominąłem jakieś tam grudkę czegoś... Grudkę. No nie grudkę, w sensie, że ominąłem, to jest właśnie... Ojej, teraz... Ach, dlaczego on... A powiedzcie, ono jakoś, a ci nasi wrogowie to po takich stromiznach to umią chodzić, tak? Umieją, potrafią. Potrafią, tak jest ładniej. Bo to tak po polsku bardziej. Potrafią chodzić po takich stromiznach, a Lara to już taka uzdolniona nie jest, tak? Ojej, i teraz będziesz się męczyć, dziewczyno. Dobra, co jak co, próbujemy tyłem. To niewiarygodne. Za pierwszym razem ci wyszło, Laro. Byłaś tam już, cholercia, i teraz nagle już nie umiesz. Jest, udało ci się. Jaka ty jesteś uzdolniona, Laro. Po prostu kochana kobieta. No dobra, powtarzamy manewry z chwili wcześniej. Czyli skaczemy sobie na tą półeczkę i wtedy od tej półeczki skaczemy sobie na półeczkę kolejną. Dokładnie tutaj mamy myśli. O, hep. Super, super. Po prostu mega. Jestem w niebo wzięty.
Ale dużo, dużo wrogów jest w tej rundzie, co nie? Tak sporo. Czy ja nie ominąłem żadnego sekretu? Poczekaj, zaraz się staram przypomnieć, czy był jakiś sekret. Właśnie chyba nie tu, co nie? To nie jestem pewien, ale chyba nie tu jeszcze, czy był tu sekret. Ja się jakby co zapisałem. Gdzieś kojarzę, jakiś taki sekret był taki podejrzany. A gdzie to było? Wiecie co, zapisałem się jeszcze, tak tylko się tu rozejrzę. Czy przypadkiem tutaj nie było jakiegoś sekretu? Nie, chyba nie tu, co nie? Nie, 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 jak nic nie tutaj. Najwyżej się jeszcze wczytamy, jakbyśmy sekret jakiś ominęli, bo ja nie chcę omijać sekretków. Chcę mieć wszystkie. A teraz skupmy się już na rozgrywce, co nie? Jesteśmy już tutaj, na tej stronie. I co mi to dało, kurczę? Czy ja tu wbiłem na darmo? Czy właśnie popełniłem, nie wiem, czy właśnie twórcy mnie znowu strollowali? Tak naprawdę niczego tu nie ma, tak naprawdę moje życie nie ma już sensu, bo... Jestem w jakimś zaułku i okazuje się, że kompletnie niczego tu nie ma. Człowiek w tym momencie może się naprawdę złamać psychicznie. Nie, nie wierzę. Po prostu, kurczę, nie wierzę. Nawet ten gość, on niczego nie miał. Niczego nie miał, przynajmniej nic nie widzę, nie mogę nic zabrać. I co? Okazuje się, że niczego tu tak naprawdę nie ma, że moje życie nie miało nigdy sensu. No nie, no nie. No kurczę, no nie! No dobra, troszkę zdołowany na razie. Ale tu coś było, tu jakieś są wrota takie niby zamknięte, niby nie wiadomo o co chodzi. Nie no, ty nie żyjesz przecież! A to dowcipnisz, cholercia, co nie? I ożył sobie. Nagle stwierdził, że jeb, koniec tego dobrego, wstajemy z martwych, chyba że to jego kolega przybył. Dobra, chce wojny, to będziemy miał, chodź tu. Jak się pokażesz, to ciebie załatwimy. Oż, nie, on nie jest słaby. Jak mamy na przykład właśnie te karabiny automatyczne, pistolety, to on tak w miarę szybko schodzi, co nie? A on jest słaby, jak na przykład strzelamy z czegoś jeszcze prostszego. Czyli na przykład zwykły pistolet. Dobra, wiecie co, tu jeszcze mamy trochę ciemny taki moment, to zapalmy. O, jest przejście. Ukryte faktycznie w ciemnościach, ale jest przejście. To fakt, bardzo super. O, cholera. Nie, nie, dobrze jest. O, i mamy tą też kartę, którą kiedyś tam zdobyłem i nie wiedziałem, co z nią zrobić. Wow, nareszcie udało mi się coś osiągnąć w życiu. Dobra, włóżmy kartę i zobaczymy, co się stanie. I teraz... I niech zgadnę, teraz powinni wyjść... ci spalacze, ale nie wyszli, bo już nie żyją. Ciekawe. Jakieś takie tajne przejście, tak? Tak, to jest chyba taka alternatywna droga do nich właśnie. Ale tu widzę, że oprócz drogi alternatywnej są jeszcze fajne znajdźki w postaci właśnie odrobinki apteczki i flar, które używam regularnie, więc z całą pewnością mi się przydadzą. Ojej, jeszcze amunicja do Uzika chyba, co nie, którego nie mam. Okej, okay, norma. Może kiedyś znajdę Uzika. Może kiedyś Uzik wpadnie w moje ręce. A może nie, może nigdy nie wpadnie. Dobra, no wychodź stąd już, koniec kąpieli. Kąpiel bardzo relaksująca, bo w tych klimatach woda jest bardzo orzeźwiająca. O, to jest jakieś drugie przejście. Ciekawe, czyżby przejście dalej? Rozejrzę się, bo to jest właśnie ten teren za drzwiami. Tutaj byli właśnie spalacze. Spalacze chcieli mnie zabić, już nie żyją. Tu jest przejście dalej, a nie tam. My jeszcze tutaj spenetrujemy sobie ten kącik, który też jest ciemnawy troszeczkę, dlatego zapalimy sobie flarkę. I okazuje się, że... O nie, 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 moment. A nie, niczego nie było, dobra. A! Co to było? Może to Lara tak beknęła czy coś, nie wiem, ale to było dziwne. Widzieliście to? Jednak żyjesz. Unik w ostatniej chwili. Kurczę, namnożyło się ich tu cholercia, co nie? Wow, przestraszyłem się. Ale widzieliście, nagle tak wyskoczył, jeb, jakby wydawało mi się, jakby coś Lara zrobiła, kurczę, beknęła czy coś. Takie trochę pikantne beknięcie. Ale nie, jednak nie, to jednak byli ci właśnie ci spalacze. Zabawiają się w tych mroźnych klimatach. No dobra, super. Wydaje się, że to już na pewno są wszyscy, że nie chcę mieć, wiecie, nie chcę mieć żadnej niespodzianki za chwilę, że coś tu mnie od tyłu zaraz weźmie. Z ognia się znaczy. Chyba nie. Chyba nie, to chyba to... I to jeszcze nie jest koniec rundy, co nie? Bo jeszcze jeden sekret jest do zdobycia. O! Co mi strzela? Tam gdzieś na górze? Jak ty to robisz w ogóle? Czarnoksiężniku.
Nie no, kurczę, oni naprawdę są czasami tacy, tak nieludzko się zachowują, po prostu... No, czasami aż brakuje mi słów. Nie no, on tam jest na górze, trzeba się go pozbyć jakoś, tylko że... Ha, 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 to nie takie proste. Trudny, taki trudnawy trochę ten gold czasami, muszę przyznać. Przeciwników naprawdę jest cholernie dużo przeciwników. O. A, szybko, apteczka, bo zginę. Cholernie dużo przeciwników jest, naprawdę, cholernie dużo przeciwników. I czasami takie, wiecie, na pierwszy, znaczy nie, no w sumie zagadki zwyczajne, to znaczy jest jakaś taka droga, trzeba coś znaleźć, coś otworzyć, to jest pod tym względem nic się nie różni, ale jednak ten spam przeciwników jest całkiem spory i czasami są tak ciężko zabić tych przeciwników, bo oni są gdzieś na dachach czasami, czasami jest jakiś na skuterku, takich też jest trochę trudniej załatwić, jednak widać, że jest pewnego rodzaju utrudnienie. Jednak te goldy są trudniejsze, one są trochę mniej dopracowane i są też trudniejsze, zauważcie, co nie? O nie, i właśnie dużo z takich ciemności tak naprawdę, dużo flar trzeba używać. Może to kwestia gamma, ale jednak... no jednak częściej muszę używać tej flar. O, kojarzę, tu był sekret ostatni już, a swoją drogą ciekawa muzyka się włączyła. To też muszę zwrócić uwagę na to. Jakbyście chcieli znaleźć sekrety, to tutaj jest ostatni. Wow. Czyli złota czaszka. Złote czaszki też zdobywaliśmy w czwartej części. No, nie takie złote czaszki, ale podobnie wygląda. Nie, no, czaszki, złote czaszki zdobywaliśmy w czwartej części Tomb Raider. Swoją drogą, jak ktoś nie widział, jakiś czas temu niedawno wstawiłem fragment rozgrywki z czwartej części z dubbingiem w ramach rekreacyjnego... No, w ramach takiego... O cholera. Ta. Jak już wspominałem... O cholercie. Jak już wspominałem... Wstawiłem właśnie w ramach rekreacyjnego... No, w ramach Nie, kurczę. W ramach w ramach rozszerzenia swoich nie, no wiecie co, nieważne, jest taki w każdym razie filmik, jakbyście chcieli zobaczyć, właśnie taki rozrywkowy, bo to nie będzie let's play, bo let's play będę nakręcać z angielskiej wersji, ale jakby ktoś był zainteresowany, to w dubbing jest, wstawiłem fragment właśnie z polskim dubbingiem, taki wiesz, w ramach rozrywki takiej dodatkowej, żebyście mogli pośmiać, bo w sumie zabawny jest momentami. A to łobuz jeden. I oczywiście, a propos tego dubbingu, to jeszcze prawdopodobnie, jak już będę nakręcać ogólnie let's play z czwórki, to jeszcze prawdopodobnie czasami będę wstawiać jakieś takie dodatkowe wstawki porównywające, w sensie z polskim dubbingiem, żeby po prostu się pośmiać. Jeszcze nie wiem, jak to będę robić, ponieważ jeśli chodzi o te takie filmiki nie robione na silniku z gry, to Fraps ich nie nagrywa, więc nie wiem jeszcze, jak to zamierzam zorganizować, ale coś wymyślę. O, dobra, jestem mam trochę M16, więc go zdejmiemy. Haha, ale się zaskoczył człowieczek, co nie? Nie spodziewał się, że nagle ktoś go może zabić, co nie? Niby taka bezpieczna pozycja, te sprawy, a tu nagle karabinkiem taki cwaniaczek stał sobie na tej skarpie. Widzieliście go? Tak sobie pewnie stoi i sobie myśli, żadna Lara mnie tu nie dorwie. A tu nagle jeps. I już Lara dorwała. I Lala go dorwała. Dobra. Och, nie. Uff, to było takie intuicyjne, powiem wam. Intuicyjne to... Chociaż nie, łatwiej było się ten dostać, nie wiem, pójść. Może łatwiej. A w ogóle to jest jakaś drabina. O, apteczka, wow. To chyba tam będę musiał pójść. Dobra, to za chwilę, bo tu jeszcze zastanawiam się, a propos tego gościa, który tutaj sobie leżał kulturalnie, to zastanawiam się, czy tutaj coś jeszcze jest. W sensie, nie wiem, która z tych dwóch dróg, czy ta na dole, czy ta na górze, to jest ta właściwa. O? Chyba nie ta. Ta nie jest chyba ta właściwa. Ta jest taka, wiecie, żeby tu wbić, żeby wziąć sobie apteczkę i trochę amunicji. O, od to. Aha. Czyli tą drogę z całą pewnością opłacał się najpierw spenetrować, więc aha, weźmy tutaj, co się nam już należy. Szyba? Nie, to nie jest szyba, to są kraty, Alaru. Naucz się tego rozpoznania. No i to tyle. Czyli musimy teraz zejść na dół, co nie? Auć? Nie było tak źle. No dobra, czyli teraz musimy zejść chyba na dół, to jeszcze chyba może coś poprawię, zaraz się rozejrzę. Jest tu coś jeszcze poprawię? Nie, nic nie ma. Dobra, super. O cholera. O nie.
Jaki nalot! A, zaraz padnę, nic nie widzę! No faktycznie nic nie widziałem, bo mi się kamera odwróciła. To nie była moja wina. Ej, no ja nie, to nie była moja wina, kamera się odwróciła. Ja nie jestem tu winny. To naprawdę, naprawdę, to nie była moja wina, że kamera mi się odwróciła i nic nie widziałem. Trochę chaotycznie to zrobiliśmy. I chaotycznie zginąłem. Znaczy, Lara spadła. Roztrzaskała się. Mhm, dokładnie. Smutne trochę czasami jest to, ale tak się zdarza. Każdemu podróżnikowi się czasami zdarzają takie przygody. No nie wiem. Dobra, wiecie co? Skoczmy tak elegancko. Chła! I teraz tu, tak? O, teraz się kamera nie odwróciła, co nie? A! Nie chcę z tego spać tym razem. Ła, ale nalot był, ja cię kręcę, ale żeś. Ale żeś, że tak powiem, udało nam się ogarnąć żeś. I teraz możemy sobie spokojnie, jak już ogarnęliśmy kilka tych potworków, możemy sobie spokojnie zejść po drabiną. Drabiną, nie efektownie skacząc z dół, tylko faktycznie zejdziemy sobie drabiną. Czy to jest znowu pochylnia? Nie wiem. Ah, piękne lądowanie. Nie wiem. Tak, to jest pochylnia, czyli krótko mówiąc, dobrze zrobiliśmy, że zrobiliśmy te salto do tyłu. Bo gdybyśmy tego nie zrobili, to byśmy nie mogli wziąć apteczki. O tak. Żyć. A, potwory! I to jakie stado potworów. Napadło mnie całe ich stado. Miliony potworów. O, patrzcie, jeszcze inni. O, idą. Cwane są. Cwane, otoczyły mnie. Już? Koniec potworów? Zabierz Larę, zabierz Laro, zabierz Flarę, bo ona na pewno mi się jeszcze przyda. Dobra, no dobra, czyli co, zjeżdżamy stąd, spadamy Laro, co nie? Spadaj stąd, zjeżdżaj. Zjeżdżaj, nie mogę już na ciebie patrzeć. Czyżby koniec, czyżby następna runda? O nie, nie, nic z tych rzeczy, cholera, popełniłem chyba błąd, że... Uwielbiam po prostu takie niesamowite zwroty akcji, że nie wiesz co się za chwilę wydarzy i już po chwili nie żyjesz. Tym razem tym mogliśmy się w sumie odwrócić, co nie? O cholera, znowu nic nie, a dobra, nie, żyje. O, żyje, jeszcze, dziwne. Kościotrupy, zaraz mnie coś tu zje. Teraz Lara nasza zginie od jakiegoś niedźwiedzia, który wyskoczy tu na nas z nienacka. Zobaczycie. Zginiemy od jakiegoś niedźwiedzia, który na nas tu z zaskoczenia skoczy. Tyle, taka prawda. Zaraz zobaczycie. Nie no, czegoś zginę. Przewiduję to jakąś gigantyczną walkę. Albo nie, w ogóle może w Goldzie czasami drugiego smoka. Zaraz się okaże. Stwierdzili sobie, że co to? Że tylko w jedynce ma być smok? Zaraz tu będzie, zaraz wyskoczy na mnie smok. To będzie smok zemsta. Wejście smoka będzie za chwilę. No dosłownie. Ale nie, na razie nie... O! Ukończyłem! Woohoo! Piękny level ukończony. Dziękuję proszę Państwa za oglądanie. Jestem z siebie bardzo dumny. No dobra, było naprawdę elegancko. Wszystkie sekrety zostały oczywiście zdobyte. 56 kili, czyli naprawdę dużo wrogów było w tej rundzie, trzeba przyznać. Zajęło mi to, tutaj pokazuje, że godzinę, pewnie nagranie będzie troszkę dłuższe, to znaczy, że dwa party z tego wyszły na pewno. No dobra, to jeszcze na chwilę uruchomimy następny poziom, tak? Kurczę, bo już widzę, że za szybko się akcja dzieje. O, za szybko. Nie jestem pewien, czy tak powinno być. Wiecie co? Wczytajmy się na jeszcze w save z poprzedniej rundy, tak? Bo to było takie, wiecie, takie dziwne, strasznie takie, wiecie, że zaskoczenia, że... Tu się naprawdę... O nie, znowu to samo. Tu się dopiero zapewne zapisałem? To jeszcze, wiecie co, jeszcze raz, bo chcę... Bo tam tak dziwnie było, że tak sobie zjechałem, może coś tam po drodze było, a ja tak szybciutko zjechałem, że w sumie mogłem coś łatwością ominąć.
Ale tu chyba już niczego nie było, co nie? Nie, tu chyba już niczego nie zabierałem. Tu tylko takie do przejścia jest. Nie, przepraszam, tu coś było. Oby, ominął. A tu było, tak? O, wow, minąłbym. Żal byłoby to mijać, a patrzcie jakie zasoby. O, nie, tam był tylko kościotrup już. Aj, ciemnawa, ciemnuwać była. Ciemnuwa, totalna ciemnuwa. A to czekaj, zobaczmy jeszcze na wszelki wypadek. Nie, to już patrzyłem, tutaj już niczego nie było, dobra. Czyli jeszcze raz, zapiszmy się. I teraz od razu zapiszemy, jak miniemy, jak przejdziemy na następną rundę, od razu zapiszę się na ten nowy save, żeby nie było. Czy to jest tak? Tak. I od razu się zapisuję na nowy save. Gdyż nie wiadomo, co to w tej rundzie może mnie czekać, więc wolę być przygotowanym. O, bo tutaj coś podejrzanego widać. Widzicie? A mam cię, dobry jestem, ja cię kręcę, nie spodziewałem się. Dobra, w każdym razie w tym akcencie ogólnie rzecz biorąc zakończymy. Mam nadzieję, że dzisiejszy poziom wam się podobał. Ja was zachęcam do oglądania kolejnych części z gry Tomb Raider. Co nie, oczywiście kolejną część nagram już jak obejrzycie poprzednią, bo staram się nagrywać to dosyć na bieżąco. Może trochę przyspieszę w sumie z publikacją, bo czasami robię stanowczo za długie przerwy, zobaczymy. W każdym razie mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do oglądania kolejnych części. A póki co życzę wam miłego dnia i do usłyszenia. Cześć wam!